Witam. Ja sobie tak myślę, że pan, panie prezydencie, mógłby pomóc ludziom. Chodzi mi o ludzi biednych, bezdomnych, o dzieci w hospicjach i dorosłych ludzi w hospicjach. Jest tak, niewielu ludzi wie, że pan jest zapalonym myśliwym, tylko że się pan obawia tego, że będą chodzili paparazzi, zdjęcia robili i co ludzie pomyślą, jak zobaczą prezydenta z dubeltówką. Nic sobie nie pomyślą ludzie. Idzie pan na polowanie i tyle. Przecież nie jest pan mordercą, tylko myśliwym. Morderca to jest kłusownik, ten, kto zostawia jakieś wnyki. Zwierzęta się łapią wnyki i w mękach giną. A myśliwi zdobywają żywność. To jest od lat wiadomo. I do czego ja zmierzam właśnie. Upoluje pan jakiś, teraz akurat się zaczął, zdaje się, nie wiem dokładnie, zaczął się sezon polowania na jelenie, sarny, może i dziki, czy ja wiem, nie wiem, na co się zaczął sezon. Trzeba pójść, ustrzelić trochę i to mięso, przecież pan tego nie zje. W takiej ilości pan nie zje. To mięso właśnie oddać dla ludzi biednych, czyli do noclegowni, do hospicjów. I tam pomóc ludziom. Wiadomo, że noclegownie i hospicja nie mają pieniędzy, nie mają jak się utrzymać. Utrzymują się tam z charytatywnych jakichś składek, bo cóż im rząd pomaga. Podobno mam grosze tylko. Ale tak jak mówię, gdyby pan był na polowaniu, no na pewno nie sam, tylko kilku myśliwych i wy ustrzelicie cokolwiek, oddać, no wiadomo, część sobie zostawić na pasztę dla smaku, na obiad, ale resztę oddać tym ludziom. Niech ludzie zjedzą, teraz jeszcze jest październik, ale grudzień, tuż, mrozy się zaczynają. Już zapadałem, że w październiku będzie minus 14. I właśnie, i nawet chociaż na święta niech sobie pomrożą, czy jakieś tam zakonserwują, żeby mieli cokolwiek do zjedzenia. I wiadomo będzie, że z przyjemnością zjedzą, będzie to wiadomo, od prezydenta. Takie danie, dziczyzna od prezydenta. I tak mi się wydaje, że nie ma co się obawiać, co ludzie powiedzą, jak pana zobaczą z dubeltówką, tylko normalnie robić swoje, przecież pan lubi polować. Tak jak wspominałem, niewielu ludzi o tym wie. I tak jak też wspominałem, myśliwych są tysiące ludzi. Myśliwymi są tysiące ludzi. Kłusowników jeszcze więcej, ale właśnie kłusownicy tylko sprawiają ból, cierpienie zwierzętom i sami nie zbierają tego, co trudno to nazwać polowaniem, co upolują. Także nie będę przedłużał sprawy, tylko prezydencie do dzieła i myśleć, co zrobić
z upolowanym mięskiem. Komu dać i ile? Smacznego. To tyle, co miałem do powiedzenia.